Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Jest to już 30 odcinek z tej serii, a my dalej nie dołączyliśmy do żadnej z frakcji, chociaż już jesteśmy coraz bliżej. Zaczniemy od kolejnej walki u Ghosty, zobaczymy z kim przyjdzie nam się zmierzyć i czy dam radę to zrobić, bo fajnie by było wbić punkty doświadczenia. Mogę się bić. No i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? No postawmy sobie 250. Idę na całość. No, nie patyczkujesz się, co? Bardzo ładnie. Twój kolejny przeciwnik to Jagu. O kurde. Ten to jest wariat. Twardy i permanentnie wkurzony. Według mnie masz z nim jednak jakieś szanse. Pozwól, że ci coś podpowiem. Po pierwsze, gość lubi bić słabszych, nawet jeśli leżą. Zabił już nie jednego weterana. A po drugie, czekaj, zrobimy inaczej. Za tę perełkę policzę ci ekstra. Dorzuć kryształki, to ci ją zdradzę. Szukam informacji. Co słyszałeś na temat Jaguna? Dawno go już nie widziałem. Pewnie chodzi trzeźwy. I jak ma mi to pomóc? Kiedy gość się nawali, to walczy jak sam diabeł, jakby bólu nie czuł. Możesz go okładać godzinami, a temu nawet oko nie mrugnie. Powiadam ci, sam Rawak musiałby mu sprzedać w ryj, żeby go powalić. Zatem, jeśli poprosi cię o alkohol, pod żadnym pozorem mu go nie dawaj. Dobra, fajnie. W sumie możemy też porozmawiać o innych. Co tam słychać w grocie? No, to trafiłeś we właściwe miejsce. Mówi się, że Zarina poluje na duchy. Duchy? Poważnie? No, słyszałem tylko tyle. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to się do niej przejdź. A gdzie jest Jagun? Gdzie znajdę Jaguna? Jeśli nie jest na służbie i nie opieprza ludzi, to pewnie podpiera gdzieś ścianę. Nasłuchuj uważnie. Pajac tak drze mordę, że słychać go na kilometr. Okej. Okay. Możemy jeszcze o coś zapytać. Co prawda głos Kana już... Chociaż nie, bo to o głosie Kana, nie o Kanie. Wiecie co? Zapytajmy. Co powinienem wiedzieć o głosie Kana? No, ten to dopiero zagadka. Nikt nie ma pojęcia, jak się nazywa, ani skąd jest. Ba, gość sprawia wrażenie, jakby na niczym się nie znał. Ale na pewno coś kombinuje. Zechcesz mówić jaśniej? Widziano go, jak coś tam trzymał w łapach. A kiedy się połapał, od razu schował to do kieszeni. Ja tam nie wiem, ale według mnie to dość podejrzane. Bądź co bądź, widziałem już mnóstwo szemranych interesów. Co ci wiadomo o Vladzie? Vlad. Powiem tyle. Nie każdy szczur kręci się po zaułkach czy pod podłogą. Niektóre widać gołym okiem. Czają się, czekając na naiwniaków. Vlad może wydawać się życzliwy i ułożony, ale nie daj się nabrać. To pies Kana. W sumie były pies. Kan zdążył odejść do Rawaka. Nie warto mu ufać. Nie pozwól mu się do niczego przekonać. Za późno. Byliśmy już razem na łowach. No cóż, teraz miej nadzieję, że nie palnąłeś nic głupiego. Dobra, wypytałam o wszystko. Widziałam tu jakiegoś szczura. No to zwykły szczur. Nic tu po tobie. Już wychodzę. To jest decyzja. Tak. A teraz spierdala. Dobra, bo na te szczury jest podobno jakieś zadanie. Co prawda... Czy to naprawdę coś się kiedyś działo? Co prawda nie wiem, kto je zleca, ale podobno jest. Widzę, że z Vladem jeszcze mogę porozmawiać. Dlaczego powiedziałeś Kanowi, że nie udzielisz mi rekomendacji? Sam jesteś sobie winien. Podczas polowania nie zachowałeś się jak prawdziwy Morkon. Rozumiem, dlaczego Kan cię szanuje, ale ja mam odmienne zdanie.
A teraz wybacz, muszę zająć się swoimi sprawami. Okej, okay, ale może mnie uczyć dalej o polowaniu, więc to jest na pewno jakiś plus. Żadnych szczurów? Nie. To wiecie co, zmieńmy sobie w takim razie zadanie. Ignadon Ateris Karakis. Zawody Ghosty. Czy mi oznaczy mojego przeciwnika? Oznaczyło mi. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie powinnam się udać. Tylko, żebym teraz pamiętała, jak tam iść, to by było super. Tu jest Tengis. Z którym na razie nic nie zrobię nowego. W sumie... Jesteś tym gościem, co bierze udział w turnieju Ghosty? Tak. No i co? Wyświadcz nam przysługę podczas starcia z Jagunem i przegnaj, dobra? W przeciwnym razie wyżyje się na nas. Ostro. Po ostatniej porażce zabił dwóch z nas. Mam więc poświęcić się dla dobra drużyny? Błagam. Z tobą będzie się hamował. W naszym przypadku nic go nie powstrzyma. Nie proszę, byś zrobił to za darmo. Urządzę zrzutkę z chłopakami. Jeszcze na tym zyskasz. Wszystko, co zbierzemy, zostawię u Flei. Udaj się do niego po walce. Znajdziesz go w jednym z tuneli. Muszę wracać do pracy. Nie każ nam czekać, dobra? Właśnie chciałam znaleźć Fleję, tak a propos. Ale nie mam zamiaru się podkładać akurat. Taka sprawa, że no nie. Tutaj moglibyśmy sobie okraść to i owo, bo tutaj już nikogo nie ma w tym miejscu. O Matulu, zanim ja to wyłamę. Dobra. Musimy coś poklikać. Dobra, upadło nam. Okej, okay, nie w ten sposób. Siup. Super. A w środku trochę eleksu i ręcznie rysowana mapa. Mapa Iwana. Ciekawe. W sumie nie wiem, po co się skradam, bo i tak Iwana już tutaj nie ma. Ale dużo eleksitu. Jak dla mnie to bomba. Wiecie, nikt się nie czepia. Bo nie ma w sumie kto. No chyba, że ci ludzie, którzy teraz tu właśnie przechodzą. Karton papierosów. Napoje to się akurat przy... A, no właśnie. Musimy się wczytać. Ale może uda się, żeby nas nie zauważył, bo... Zależy mi na tym eliksirze. Dobra. Nie będą mnie bić za ten pałasz? Nie. A, bo tu Iwka leży. Dobra. Eleksir i papieros. Morkon. Szukam szczurków, ale nie widzę. Coś tu było, jakaś broń, albo mi się wydaje. Dlaczego się skradasz? A po nic, wiesz, tak mi się nudzi. Może spróbujemy zhakować safe. No dobra, spróbujmy tak. 6, 2, 8, 9, 3. 3 weszło. 9, 2, 8. To może tak 7, nie. 9, 4, 6. 6 i 3 weszło. Może 2 i 1. 2 weszło.
263. To może 3. To by musiało być tylko 0. Weszło. Gotowe. Maczuga uszkodzona, napoje energetyczne, woda, trochę eliksirów i eleksit. Dobra, przestanę się skradać i po prostu stąd wylezę. Na szczęście nikt mnie nie zauważył. Dobra, to na razie olejemy tą kwestię, właśnie, że chciałam znaleźć w sumie Fleję. Chodźmy spróbować się zmierzyć z Jagunem, tylko ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Przydałoby mi się trochę więcej życia. O, to mogę ubrać i to jest troszeczkę lepsze od mojej broni. Chociaż moja ma obrażenia od trucizny, a ta w sumie nie ma. Dobra, to jednak zostanę przy ubijaku. Jaśniej już tego nie wytłumaczę. Przyłożyć się, robaki! Ruchy! Albo chciałam mu obić mordkę? Przysłał mnie Gosta. Spłacę swoje długi. Nie musi się tym przejmować. Nie chodzi o twój dług, tylko o turnieje. Gnojek pozwolił wziąć udział w walkach przybyszowi? Obrzydliwość. Skończyłeś kłapać dziobem? Walczymy? A, cudownie będzie cię nakarmić twoimi własnymi zębami. Kawał z ciebie mędy, zważywszy, że mówisz do przybyszów. Mówiłem już, nie będę tracił na ciebie czasu. Nie mieszaj się w to, dziwko. O, jakie uroczy. Sra po gaciach, ale nadal udaje twardziela, jakbyśmy się bali. Dosyć! Mamy sprawy do omówienia. Ale nie tutaj. Chodź za mną. Ej, wy dwaj! Za mną! Zapomnij o eleksicie. Ale jeśli chcesz prezentacji, weź głęboki oddech i ciesz się spacerem. Bo to prawdopodobnie twój ostatni. Nie ruszaj się! Nie dotykaj go, dopóki z nim nie skończy. Potem możesz zaciągnąć go do wrót za język. Robactwo trzeba miażdżyć. To lekcja, którą zaraz sobie przyswoisz. Gotowy, śmieciu? Do dzieła. No dobra, gdzie moja gorzała? Gorzała? O co ci chodzi? Zawsze muszę sobie łyknąć przed pojedynkiem. Gosta ci nie powiedział? Nie gadaj, że nic nie przyniosłeś. Bez alkoholu nie walczę. To taka tradycja. Dawaj go. Zapłacę ci nawet parę kryształków. Wydasz je na łatanie ran, jak już będzie po wszystkim. Nic ode mnie nie dostaniesz. Wobec tego odreaguję, ścierając ci z mordy ten krzywy uśmieszek. Chodź tu! Dobra, no nie będę mu dawała alkoholu, bo słyszeliśmy. No i jak niby chcesz skorzystać, kobieto? Wow, gościu jest naprawdę twardy. Ale ja mu nie dałam alkoholu. Jezu, to jak on by był po tym alkoholu. Nie ma opcji, nie przeżyjemy tego. Nie ma opcji. Na razie sobie musimy odpuścić walkę z Gostą. Nawet nie mam zamiaru tego teraz robić, po prostu sobie stąd pójdziemy. Liczyłam na łatwy exp, że znajdziemy tutaj, ale najwidoczniej nie. Weźmy może dziennik, odpalmy i znajdźmy jakieś inne zadanie, na przykład... Nie wiem, łowca głów? Materiał? Wiecie co? Udajmy się może poszukać tej całej Fleji, bo to jest... Osoba, którą raz już znalazłam, ale wtedy nie chciała ze mną rozmawiać, a teraz już powinniśmy móc z nią porozmawiać. Tylko żebym ja dobrze poszła. Bo trzeba wejść w tunel. I on gdzieś tutaj powinien być. Nie wiem, czy nie tutaj gdzieś trzeba się przejść. Chyba nie tutaj. I mamy dziwne fale na ekranie, uwielbiam to.
Tutaj na dół chyba się szło. Do Flei. Może jakiegoś nawet chorego szczura znajdę? Mam cię. Nie odzywaj się do mnie. A, ty masz mnie w dupie. No dobra. To trudno się mówi. To wiecie co, to polecimy sobie do kleryków, bo to jest jeszcze miejsce, gdzie mamy do obadania parę rzeczy. To znaczy, no nie obeszliśmy całego tego miejsca, a przydałoby się. Chciałabym móc trafić do tego obozu. Zamek. Nawet nie mam żadnego nauczyciela tam zaznaczonego, co ciekawe. Roboty kleryków, w porządku. A my idziemy gdzie? Tutaj w sumie byłam w tym budynku. Ale nie byliśmy tutaj na dole. Przekradniemy się może. Trochę kradzieży się zawsze przyda. Ogniwo energetyczne. O. Mamy safe. Hakujemy. Nie mogę tego hakować, trudno. Musimy się nauczyć hakowania na wyższym poziomie. Ale to nie będzie wcale aż tak proste. Dobra, jest tutaj parę rzeczy, ale w sumie to nic interesującego jakoś bardzo. Tutaj byśmy może najpierw poszli na dół. Jeśli będziesz gadać z braćmi zbyt długo, twój mózg zmieni się w papkę. Chwytają się tego stwórcy jak tonący brzytwy. Zbieracz drewna. Informacja dla robotników. Pragnę przypomnieć, że zbieranie drewna nie jest karą. To miejsce to nie hord. Nasze generatory nie należą do najnowszych. Ja na przykład nie mam zamiaru zamarznąć. A jeśli i wy nie chcecie, to stulcie mordy i bierzcie się za zbieranie opału. Pod skryptum. I czy ktoś mógłby wreszcie naprawić szopę? Vivian. Tu mamy chyba handlarzy. Cześć. Co masz fajnego? W sumie fajna broń. Całkiem okej. Okay. Handlarz z rozmaitościami. Cześć. O, obieży świat. Odporność na mróz. Ja mam teraz założonego wyznawcę. Masz paliwo. To bierzemy paliwo. Dobra, zaakceptujemy wymianę. Że co? Do broni dystansowej to nie chcę. Do pocisków. Części zamiennych. O, ty nie masz też nic ciekawego, ja nie wiem. I tu jest płatnerz. No nie, no na razie to raczej nic od nich nie kupię. O, jest Vivian. Jeśli chcesz coś kupić, odwiedź moich handlarzy. Sprzedadzą ci wszystko, co tylko mogą. Keno mówił, że znasz się na technologii. Tak? Jakoś wątpię, żeby tak ładnie to ujął. Jedyne dupsko, jakie cmoka, to jego własne. O mnie wypowiada się tylko po to, by mnie pogrążyć. Jak rozumiem, nie przepadasz za nim. Ach, z wzajemnością, ale musiałeś zauważyć, że nie zasługuje na swoją pozycję. Wydaje mu się inaczej, ale tylko dlatego, że przybył tu wcześniej. Zapomina, że ja zajmowałam się tym już dawno, jeszcze za czasów miasta pod kopułą. Dlaczego nic z tym nie zrobisz? A po co? Jeżeli będzie się tak zachowywał, to góra za rok skończy w piachu. Poza tym potrzebują mnie tutaj. Gdybyśmy zamienili się miejscami, nasze dostawy trafiłby szlak, maksimum po 2 dniach. Ale z chęcią cię czegoś nauczę, jeśli chcesz. Za drobną opłatą, rzecz jasna. Nie po to tu przyszedłem. Czego zatem tutaj szukasz? Rozglądam się tylko. Dobrze, akurat jestem zajęta sortowaniem i racjonowaniem zapasów, więc jeśli nic cię tu nie interesuje, zostaw mnie proszę w spokoju. Podszkolisz mnie w czymś? Pewnie. Otwierania zamków uczysz i hakowania. Co z tego, że nie mam punktu umiejętności? Pomóc ci w czymś? O to ci zatem chodzi. O pracę.
Cóż, jeśli pragniesz się na coś przydać, to nie pogardzę żywnością. Gdybyś zdobył jedzenie z długim terminem ważności, odezwij się. Zaginął nasz konwój handlowy, a brak nowych zapasów to dla nas spory kłopot. Co się stało z waszym konwojem handlowym? Ty mi powiedz. Powinien dotrzeć tu dawno temu. Zapłacę ci, jeśli go odnajdziesz i uratujesz moich ludzi, o ile wciąż jeszcze żyją. Rozglądasz się za robotą, prawda? Przynosili samą żywność, czy może coś cenniejszego? Planujesz obrobić handlarzy? Jeżeli to miał być żart, to mnie nie jest do śmiechu. Co do konwoju handlowego? Gdzie mam szukać? Powinien być niedaleko. Wiem, że wracali od berserków. Pewnie są między fortem a zamkiem. Znajdę ich dla ciebie. Nie pożałujesz. Jeśli pomożesz wznowić dostawy, sowicie cię wynagrodzę. A jeżeli zginęli, cóż, wtedy przynajmniej przestanę ich wypatrywać. Mam dla ciebie zapasy. Wezmę od ciebie jedynie duże ilości. Pojedyncze puszki mnie nie urządzają. Dobra, co ja mam? Możemy oddać mięso z puszki. Znalazłem trochę konserw. Dziękuję. Oto twoja zapłata. Dobra, możemy oddawać, widzę. Mam trochę chleba. Bardzo dziękuję. Zgromadziłem dla ciebie wodę. Dzięki. Dobra, na razie jej oddam tyle. Czyli co, może się zajmiemy tym całym konwojem dzisiaj. Karakis, a to w Karakis, zaginiony konwój kleryków. I gdzie to jest na mapie? Tutaj. Dobra, ruszymy tam. Zobaczymy, co tam znajdę. I tyle z nowych bucików i obiecanej wyżerki. Oni mają je... Na pewno jest jeszcze tutaj parę osób, z którymi możemy porozmawiać. Ale na razie mnie interesuje to, żeby wykonać jakieś zadanie i postarać się zdobyć expa, bo mi go trochę brakuje, żeby się tego hakowania nauczyć. I dokończyć zadanie u... Wow, u tych... Jak to się nazywa? U albów. O, zatruta osoba. Shit! Się wpieprzyłam. Nie wiem, co mnie jeszcze leje, ale już zaraz zgubimy ich. Mam nadzieję, że Zauza to do mnie dołączy zaraz. Tu już raczej... Okej, Zauza już jest bezpiecznie, wiesz? Tylko tu są jacyś przeciwnicy przed nami. Zobaczymy. No dobra, guma do rzucia. Nie wiem po co mi to, ziarna kawy. Lekarstwo ogólne. Wilgotny dziennik. Koszmary. Coś czai się pod moim łóżkiem, zakołysało się lekko, a spod niego dobył się jakiś szmer. Poszedłem po tatę, a on przyszedł z latarką, żebyśmy sprawdzili, co też się tam kryje. Stwierdził, że hałas musiał odbiegać z zewnątrz, bo pod łóżkiem było pusto. Dziś w nocy znów słyszałem głosy w moim pokoju. Coś podgryzało worek pełen orzechów, który ukryłem pod łóżkiem. Tata mówi, że zwariowałem i jestem za stary, by wierzyć w potwory. Po wszystkim miałem gęsią skórkę, dlatego noc spędziłem na kanapie w salonie. Przez dwa dni było spokojnie, lecz dzisiejszej nocy koszmar powrócił. Szmery były okropne, ale kiedy mych uszu dobiegło charczenie, miałem tego serdecznie dość. Chwyciłem latarkę i zażarłem pod łóżko. Tata chyba był ślepy. Razem z moimi pluszakami siedział tam bowiem mały, rogaty pies. Pewnie nie zauważyliśmy go z powodu jego grubego futra. No i teraz już wiem, gdzie się podziały wszystkie moje słodkości. Niepotrzebnie powiedziałam o wszystkim rodzicom. Wykopali biedne zwierzę z domu. Tata powiedział, że trzymanie potwora jest niebezpieczne, ale przecież to tylko malutki potworek. Dziś wieczorem widziałem go za oknem, drapiącego w ścianę naszego domu. Szybko wciągnąłem go do środka. Na zewnątrz jest strasznie zimno, nie mogłem go więc zostawić. Nikt nie może się o nim dowiedzieć, inaczej znów mi go odbiorą. Zawsze chciałem mieć zwierzaka. A jak będzie duży i silny, wypuszczę go na wolność. Nie podoba mi się to, że w tym domu już nikogo nie ma. Odpowiedź jest chyba dosyć oczywista. Tak myślę.
Okej, po drugiej stronie jeszcze coś jest. Ale to już na zewnątrz. Co my tu mamy? Gówno widzę. Okej. Na razie nic mnie nie atakuje. Ach, to zwykłe te kolco... Ten, jak one się nazywają? Kolcogary? Nie, rogate wilki. Chociaż dosyć silny jest ten rogaty wilk. Ała. Pięknie. Dobra, zróbmy jakiś unik, bo chyba mnie drugi atakuje. No oczywiście! Zrobiłam unik, ale co mi to dało? Na razie po konwoju ani śladu. Dobra, przynajmniej on w sumie Zouzę bardziej atakuje niż mnie. No i nareszcie nowy poziom. Będę mogła się nauczyć hakowania. Ała. Okej, cudownie, dostałam. Hej, no chodź tu. Dobra, weźmy go, uderzmy. Trochę się daje. Zagubiony pakunek z bronią. Okej, czyli szukamy bardziej pakunków, niżeli całego w sobie konwoju. Hej! Wszędzie te cholerne stwory. Bez giwery człowiek ma przegwizdane. Jak dobrze, że się spotkaliśmy. Nie jesteście przypadkiem handlarzami, których poszukuje Vivien? Chwała Kalanowi. Przysłała ci Vivien. Czyli nie spisała nas na straty. Całe szczęście. Przydałoby nam się twoje wsparcie. Najpierw powiedz, co się stało. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Chcieliśmy wypróbować nową, krótszą trasę. Ryzykowna decyzja, owszem, ale się odważyliśmy. Zostaliśmy zaatakowani mniej więcej w połowie drogi z fortu do zamku. Właśnie wtedy wbiegliśmy na wzgórze. Po drodze zgubiłem broń, podobnie jak jeden z ochroniarzy. Należało ją dobrze przymocować. Usiłowałeś kiedyś wsadzić gdzieś pistolet, kiedy dookoła świszczą pociski łupieżców? Poza tym to nie wszystko. Jakimś cudem zwialiśmy bandytom i znaleźliśmy chatę. Postanowiliśmy się w niej ukryć. Kiedy się do niej zbliżaliśmy, wyskoczyła na nas watacha rogatych wilków. Uciekliśmy i dotarliśmy aż tutaj. Podczas ucieczki broń stracił też drugi strażnik. I tak się tu przyczailiśmy, bezradni i z bestiami na karku. Potem zjawiłeś się ty. Jak widzisz, naprawdę potrzebujemy ratunku. Chcesz, bym namierzył wasze spluwy? Bylibyśmy dozgonnie wdzięczni. Bez nich nie pokażemy się w zamku. W takich okolicznościach lepiej rzucić się rogatym wilkom na pożarcie. Gdzie zgubiliście broń? Dwie sztuki wypadły nam w trakcie ucieczki. Zapewne leżą gdzieś wzdłuż traktu. Ostatnia zaginęła tu na górze, ale za cholerę nie potrafimy jej zlokalizować. Proszę, przynieś je jak najszybciej. Nie czuję się tu bezpiecznie bez odpowiedniego rynsztunku. Misja zagubiona broń, oznaczmy sobie. Tak to się robi. Okej, to w ten sposób mi pokazuje. Dobra, bo jeszcze tutaj coś widziałam, że coś tu leży. Nic ciekawego, co prawda, ale może się przydać. Dobra, mamy strażników. Jedną broń udało mi się namierzyć, więc mamy na pewno ten plus. A druga może być gdzieś na dole. Dobra. Tylko może bym się wyleczyła jednak. O, widzę drugą. Te bestie umieją bronić się przed berserkami lepiej niż uzbrojeni ludzie. Może powinniśmy je zwerbować zamiast tych kretynów, na których zwykle marnujesz czas. Tak. A to młody rogaty wilk. To żaden problem akurat. O, jeszcze gryzak.
i żarolot. Nie no, Forlorn jeszcze mi dajecie, Forlorna. I... Mokrołas? Nie, co to jest? Chimera chyba. O matko. To właśnie cała okolica się na mnie zrzuciła. Bestia cienia. Dobra, już się biłam z nią. Tylko, że ona bardzo mnie nie lubi. Ała! O Jezusie! Może byś to pił. Błagam, powiedzcie mi, że ona się ode mnie odczepiła akurat. Tak, odczepiła się ode mnie. No. Uff. Zołza nie, cholera. Zostaw ją. Błagam cię, wróć do mnie, dziękuję. Oh, cudownie. Dobra, w miarę bezpiecznie jest. Musimy poszukać broni. Jeszcze jednej. Tutaj gdzieś w tych krzakach, tak? Mam ją. Pięknie. Możemy oddać zadanie. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj się nauczymy hakowania na drugi poziom. Witam serdecznie. Znalazłem pakunki z bronią. Cudownie. Wreszcie znowu wyruszymy w drogę i wrócimy na szlak. Przykro mi, ale nie mam dla ciebie żadnej nagrody. Jesteście handlarzami. Na pewno możecie mi coś dać. Podobno przysłała cię Vivien. Nie rozliczy się z tobą? Nasze towary tak naprawdę nie należą do nas. Sprzedajemy je w imieniu kleryków. Ale dobrze, skoro nalegasz. Po prostu podwyższę cenę kilku przedmiotów, by pokryć stratę. Proszę, trzymaj. Dzięki. I jeszcze raz dziękuję za pomoc. Teraz nareszcie wznowimy podróż. Niewątpliwie jeszcze się zobaczymy. Kalan z tobą. Dobra, to wracamy do zamku, do Vivien. Na szczęście łatwo ją zlokalizujemy. W sumie to tutaj wystarczy wejść. Cudownie, przynajmniej jakiegoś questa się udało zrobić. I przy okazji u niej się też hakowania nauczę. Hakowanie. Thank you very much. Co do konwoju handlowego, pomogłem im i ruszyli w drogę powrotną. Czyli ci się udało? Och, dziękuję. Oby dostawy zaczęły napływać regularnie. Obiecałam ci zapłatę. Proszę. Tylko tyle? Liczyłem na więcej. Nie bądź zachłanny. Ale dobrze, skoro nalegasz. W porządku, do zobaczenia. I pamiętaj, jeśli natkniesz się na jakieś zapasy, chętnie je przygarnę. To było wyjątkowo chujowe. Ale co było chujowe? Ty jesteś głupia? Ej, no teraz to zdębiałam, bo nie rozumiem, o co jej chodzi. Poprosiłam o trochę więcej kryształków i dostałam. O, kuferek jest chyba do otwarcia. Nie jest. Nie wiem, kto mnie niby widział, że kradnę, ale niech będzie. O, to już po tej akcji z zadaniem? Chyba tak. Tak, już nie mamy zadania. Dobra, to weźmy, spróbujmy iść jeszcze gdzieś indziej i coś załatwić. W kantynie nie było tak źle. Słyszysz? To mój brzuch! No, w sumie tu już wszędzie byłam. Tu byli ci cali handlarze. W sumie nie ma tu za wiele. Okej, okay, tak się zastanawiam, gdzie powinniśmy jeszcze teraz ewentualnie iść i co zbadać. U Keno już żeśmy byli, nie mamy nic do zrobienia.
Myślę, że możemy się jeszcze przejść tutaj w stronę tej całej kaplicy, bo tutaj u Reinholda i Hagena też już niczego nie mamy do zrobienia. Co najwyżej jeszcze tutaj nie byliśmy za bardzo, w tej dzielnicy tutaj. A czy coś tu konkretnego jest? Jest jakieś archiwum? To takie fascynujące! Jeszcze nigdy nie pracowałam z Albem. O! Nie jestem Albem. Już nie. Miałam na myśli... Nieważne. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. W porządku. To czego potrzebujesz? To w sumie dość proste zadanie. Po prostu weź, co ci wskażę i odłóż... tam, gdzie będzie miejsce. Tak bez żadnej zasady? Wiesz, jak to bywa. Zamierzałam ustalić jakąś metodę, wierz mi, ale... Zajmę się tym. Dzięki! Nie teraz! Powodzenia i... Dobrze, że do nas dołączyłaś. Pogadamy później. Irisa nie chce ze mną gadać? Ale jeszcze mamy Ewę. Jax? Czy to ty? Co za wspaniała niespodzianka. Ile to lat minęło? 6? 7? Nieźle się trzymasz. Co tam u ciebie? Potrzebujesz czegoś? Mnie również miło cię widzieć, Ewo. Mam ci tyle do opowiedzenia. Alex chyba już ci pokazała, gdzie możesz przenocować. Na pewno masz dużo ważnych zajęć. Jeśli marzysz o odrobinie czasu dla siebie, świetnie to rozumiem. Zobaczymy się później. Może rozbijemy nawet butelkę wina? O ile je lubisz. Co tutaj dokładnie robisz? Powierzono mi opiekę nad archiwum wiedzy. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, ale kiedyś zabraniano mi nawet postawić w nim stopę. A teraz popatrz. Jestem odpowiedzialna za całość zgromadzonych przez nas informacji. Czasy się zmieniają. To było tak dawno temu, jakby w zupełnie innym świecie. Pamiętasz nasz dawny dom? Został z niego tylko pył. Jeśli masz ochotę, mogę się z tobą podzielić również moją nowo poznaną wiedzą. Co ty na to? No, brzmi dobrze. Czego możesz mnie nauczyć? Głównie technik, które poprawią twoje zdolności poznawcze. Sądząc po twoich mięśniach, myślę, że to dla ciebie najwyższa pora zacząć ćwiczyć także umysł. Okej, okay, uczysz podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o postać. Czy mogę się tu trochę rozejrzeć? Wręcz byłoby mi przykro, gdybyś nie zapytał. Jeżeli szukasz czegoś konkretnego, to daj mi znać. Dobra, cudownie. Moi drodzy, będziemy za niedługo kończyć odcinek. W sumie już powinnam. Przestarzały modlitewnik. Jest parę książek, które mogę podnieść. O, proszę bardzo. Zmiana klimatu. Moje badania nad klimatem Starego Świata doprowadziły mnie do ciekawej hipotezy. Elex wpływa na temperaturę otoczenia, a co za tym idzie na sam klimat. Na podstawie próbek gleby udało nam się ustalić, że przed uderzeniem komety klimat w Ksakorze był umiarkowany jak w Abessie. Mroźna tundra, jaką znamy obecnie, istniała tylko przez kilkadziesiąt lat. Zbieranie Eleksu ochładza świat, a jego duże ilości przyspieszają ten proces. To kolejny dowód na to, jak niebezpieczna jest ta substancja. Dobra, mamy archiwa, swoiste biblioteki. Parę rzeczy, które można sobie zabrać. Kurde, zwiedzania co niemiara. Ale to jest chyba ostatnie miejsce u kleryków, które możemy ogólnie odwiedzić. Wydaje mi się, że raczej więcej tutaj nie znajdziemy. Stół laboratoryjny. O, o, o. Jakaś notka tu jest. A nie mogę podnieść tego. Szkoda. Jest też jakaś skrzynia. Ale może na razie nie będę tego otwierać. Moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. W kolejnym zajmiemy się tym zadaniem u Albów, żeby okraść te sejfy. I zobaczymy, co jeszcze uda nam się zrobić. Jeszcze może pobiegamy trochę po kraterze, bo tam jeszcze może być jakieś zadanie dla nas. I później myślę, że zajmiemy się już dołączeniem do jakiejś tam frakcji. Także trzymajcie się i cześć!